Mariusz Łowicki, ścigacz.pl. Mamy drugi dzień wiosny, deszczowy, burzowy, a my już jesteśmy na robocie i obok mnie Benelli 502C. Skąd w ogóle taki motocykl w naszej redakcji? Ano jest on naturalną konsekwencją popularności 500, które Benelli wprowadziło na rynek europejski, chociaż to jest spore niedopowiedzenie, bo właściwie zalał rynek europejski swoimi 500-kami. Wersja Adventure, jak doskonale na pewno kojarzycie. Teraz okazuje się, że Benelli bierze na warsztat kolejne segmenty rynku i tutaj segment customów jest kolejnym w kolejności. Niedrogi motocykl, który jest dedykowany miłośnikom klasyki. Jak to się sprawuje? Przyjrzeliśmy się temu dokładnie i teraz możemy się z Wami podzielić naszymi wrażeniami z jazdy motocyklem. Zacznę od samego początku, którym dla mnie w tym przypadku jest silnik. Silnik, który jest wszystkim doskonale znany i z którym ja się przyznam Wam zupełnie bez bicia nie miałem wcześniej do czynienia nawet w modelu Adventure, a jest to dwucylindrowy rzędowy silnik o mocy 35 kW. Te 35 kW pozwala korzystać z tego motocykla posiadaczom kategorii A2, jak zapewne wiecie. I przyznam się, co było dla mnie miłym zaskoczeniem, silnik sprawuje się nad wyraz dobrze. To, czego ja oczekiwałem od tego silnika, to były parametry, które będą pochodną ceny tego motocykla. Cenę, do której jeszcze wrócimy w naszej rozmowie, a która nie jest zbyt wysoka, to mogę Wam powiedzieć już teraz. I tutaj miłe zaskoczenie, silnik pracuje jakby zupełnie nie miał związku z ceną tego sprzętu, mianowicie pracuje bardzo dobrze, bardzo równo, świetnie reaguje na gaz, skrzynia biegów jest nadzwyczaj precyzyjna, tutaj nie ma się do czego przyczepić, jest to bardzo dobra kultura pracy, taka porównywalna z brandami, które ja bym określił jako premium, to chyba jest to słowo, którego potrzebujemy tutaj, które należałoby tutaj użyć. Nie dziwi mnie w związku z tym, że sprzęt ten stał się tak popularny w innych segmentach i że napęd, który wykorzystuje Benelli w swoich motocyklach klasy Adventure jest tak popularny i że ludzie chcą tym sprzętem jeździć, że ten sprzęt zbiera dobre opinie, bo naprawdę jest to silnik, który Was zaskoczy, jeżeli nie mieliście z nim kontaktu i na pewno Was zaskoczy pozytywnie. Nie ma wibracji, jest bardzo dobre oddawanie mocy. Mocy oczywiście jest tyle, ile możecie spodziewać się po silniku dwucylindrowym, który ma 35 kW, czyli spokojnie jesteście w stanie tym sprzętem jeździć bardzo dynamicznie po mieście. Na pewno możecie tym sprzętem ruszyć w trasę. Sprawy zaczną się komplikować, jak obciążycie motocykl pasażerem, bo 35 kW to nie jest moc, która pozwala na zachowanie osiągów nawet z dużym obciążeniem. I oczywiście tym motocyklem nie będziecie w stanie poruszać się z jakimiś kosmicznymi prędkościami, ale nie wiem, czy ten typ motocykla jest sprzętem, którym chcielibyście się przemieszczać bardzo szybko, szczególnie po autostradach. To na pewno jest motocykl dedykowany do jazdy po mieście i pod miastem, w klasycznym stylu, w klasycznym chyba też tempie i do tego z pewnością ten dwucylindrowiec nadaje się znakomicie. Kilka słów o podwoziu, które w przypadku tego motocykla jest klasyczne i klasyczne dla Benelli. Mamy tutaj stalową, rurową ramę, która ma taką konstrukcję przestrzenną i która pozwala na zmieszczenie silnika i nadanie temu pojazdowi bardzo ładnego kształtu. Mamy również wahacz, również wykonany ze stalowych rur. Te rury w moim odczuciu nawiązują do tych starych, dobrze znanych Benelli, z którymi na pewno macie jakieś skojarzenia z szalonych lat 90. i 2000, kiedy Benelli przodowało w tego typu ekstrawaganckiej stylistyce. Mamy również bardzo klasyczne zawieszenie. Z tyłu mamy centralną jednostkę amortyzująco-resorującą. Mamy też bardzo solidny widelec z przodu, klasyczny widelec upside down, który nadaje temu motocyklowi fajnego wyglądu i rzeczywiście bardzo dobrze radzi sobie na jezdni. Jeżeli chodzi o hamulce, tutaj Benelli poszło sprawdzonym torem, torem wytyczonym przez innych europejskich producentów. Dwie solidne tarcze, potężne zaciski z przodu, sygnowane logiem Benelli, wyglądają tak trochę podobnie do tego, co oferuje Brembo w swoich rozwiązaniach.
ta całość, jeżeli chodzi o podwozie, wygląda bardzo solidnie. To nie są rozwiązania, które emanują jakąś taniością, skrótami jakościowymi. Tutaj rzeczywiście widać, że w tym podwoziu jest zapas wytrzymałości i że to podwozie daje spory zapas, jeżeli chodzi o na przykład możliwości przeróbki tuningu czy poprawienia charakterystyki zawieszenia, do których zresztą za sekundkę dojdziemy. Słowo ergonomii, która w przypadku niedużego cruisera, niedużego pojemnościowo, jest dosyć istotnym tematem do omówienia. Tematem istotnym dlatego, że jeżeli jesteście dużym facetem, wydaje mi się, że ja raczej do takich większych się zaliczam, to w przypadku 500-ek zazwyczaj jest obawa, że może na tym motocyklu nie być dla Was dostatecznie dużo miejsca. I teraz jak popatrzymy na mnie, to się nagle okazuje, że to miejsce rzeczywiście tutaj się znajduje. Podnóżki umieszczone są z przodu, w klasyczny dla cruiserów sposób. Dostęp do kierownicy jest taki naturalny, pozycja wydaje się całkiem wygodna. Jeżeli jeździcie tym motocyklem w miarę dynamicznie po mieście, to wszystko jest pod ręką, tutaj da się tym sprzętem łatwo sterować i nie czeka Was żadna niespodzianka, taka nieprzyjemna niespodzianka, że tego miejsca jest mało, bo jest go całkiem dużo. Jeśli chodzi o ergonomię, dwie rzeczy w moim odczuciu wymagają poprawy. Jedną z nich jest wycięcie skosów na baku. Ono sprawia, że w przypadku takiej większej nogi jak moja jest tutaj problem z pomieszczeniem nogi pod motocyklem. Te nogi w sposób trochę nienaturalny wystają szeroko. Drugą rzeczą, którą bym dla siebie poprawił, na pewno byłoby trochę grubiej tapicerowane i trochę bardziej miękkie siodło, ale tak naprawdę to, co jest dla wielu osób, będzie rozwiązaniem optymalnym. Poza tym macie sporo dodatków, które wyglądają w taki bardzo, powiedziałbym, designerski sposób. Łezkowate lusterka, bardzo fajnie malowane zbiorniki paliwa, dużo takich ciekawych stylistycznych dodatków, które pewnie żadnej funkcji specjalnie nie pełnią, ale w przypadku takiego motocykla, jakim jest 502C, robią robotę, fajnie wyglądają i chyba lepiej je mieć, niż ich nie mieć. Benelli 502C jest taką ciekawą kombinacją komponentów premium i komponentów, które są pochodną ceny tego motocykla. I jeżeli spojrzymy na opony, to mamy tutaj topowe opony Pirelli. Mamy tutaj wiele dodatków, które rzeczywiście wyglądają bardzo drogo, chociażby przednia lampa, LED-owe kierunkowskazy, bardzo fajne malowanie, bardzo starannie wykonane różne elementy motocykla, ale z drugiej strony część rzeczy wygląda, a przynajmniej mogłoby wyglądać lepiej. Mam tu na myśli klamki, które są elementem osprzętu, w ogóle cały osprzęt kierownicy to nie są rzeczy, które szokują swoim designem. Oczywiście są zbudowane prawidłowo, funkcjonują jak najbardziej poprawnie. Natomiast w motocyklu, który posiadamy tak, że dla chęci cieszenia się z każdą minutą spędzoną na tym motocyklu, pewnie wiele rzeczy tutaj można byłoby zrobić lepiej. Na pewno w dużym stopniu uproszczone są zawieszenia. Mam tu na myśli widelec i centralną jednostkę resorująco-tłumiącą, ponieważ wyglądają bardzo solidnie, natomiast czuć po ich pracy, że to nie są takie komponenty jak te, które są montowane w motocyklach z takiej topowej półki w tym segmencie. Tym samym dosyć płynnie przechodzimy do tego, jak się w ogóle tym motocyklem jeździ. Wspomniałem Wam na samym początku, że silnik w moim odczuciu jest rewelacyjny. Rewelacyjny nie pod kątem osiągów, które dostarcza, bo 35 kW w przypadku Benelli jest takie samo jak 35 kW w przypadku każdego innego, chociażby najdroższego motocykla. Natomiast sama kultura pracy jednostki napędowej i to, w jaki sposób ona przenosi te 35 kW, czyli 46 koni z kawałkiem, na asfalt, rzeczywiście robi bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. Mniejszy zachwyt budzi to, jak pracują pozostałe elementy motocykla. Pracują one jak najbardziej poprawnie, ale w przypadku na przykład hamulców, które są bardzo skuteczne,
tym, co ja bym chciał poprawić pod siebie, byłoby na pewno zwiększenie ich dokładności działania. Dają dużą siłę hamowania, natomiast precyzja zadziałania jest, powiedziałbym, przeciętna. Oczywiście ten motocykl jest właściwie nowy, jeździliśmy nim trochę, ale nie jakoś bardzo dużo. Z pewnością tutaj ten układ hamulcowy będzie się jakoś docierał i z czasem jest szansa, że będzie pracował bardziej precyzyjnie, natomiast tej precyzji sterowania układem hamulcowym, dozowalnością siły hamowania przydałoby się tutaj ciut więcej. Jeżeli chodzi o same zawieszenia, skok zawieszeń, sprężystość działania jest jak najbardziej ok, tutaj wszystko działa bardzo dobrze, natomiast sama charakterystyka tłumień jest, ująłbym to, taka podstawowa. Tutaj brakuje takiej czułości w momencie, kiedy pokonujecie małe nierówności i w rezultacie motocykl dobrze sobie radzi na dziurach, natomiast tłumienie jest na tyle silne, że prowadzi do takiego podskakiwania i do takiego dosyć mocnego bicia tego zawieszenia, które odbierane jest jako niski komfort jazdy. To sprawia, że ten motocykl lubi dobre drogi, natomiast jeżeli będziecie chcieli pojeździć nim po miejskich brukach albo po jakichś dziurawych nawierzchniach, będziecie to odczuwali jako dyskomfort, co tu dużo mówić, coś co dużo lepiej jest pokonywane przez motocykle chociażby klasy Adventure. Niezależnie od tego, biorąc pod uwagę charakterystykę podwozia, dosyć duże wyprzedzenie i fakt, że motocykl jest cruiserem, jakby na to nie patrzeć, zwrotność jest bardzo dobra. Ten motocykl świetnie skręca, on nie wymaga specjalnie dużej siły do hamowania, nie wymaga specjalnego proszenia, żeby go zużyć w zakręt. W miejskim ruchu, gdzie musicie dosyć intensywnie i dosyć agresywnie manewrować, sprzęt ten będzie sobie radził bardzo dobrze. To, co widzicie, kiedy przyglądacie się 502 w wersji Cruiser, to jest kombinacja tematów nowoczesnych z tematami klasycznymi. Na pewno klasyczny sam w sobie jest układ motocykla, czyli mamy klasyczną bryłę, dosyć mocno rozciągniętą, spory rozstaw osi i rozwiązania konstrukcyjne, które sprawiają, że motocykl jest żywym przykładem, ilustracją tego, jak powinien wyglądać cruiser z tym mocno wyeksponowanym widelcem, rurową ramą i bardzo fajnie zaprojektowanym wahaczem. Z drugiej strony macie sporo rozwiązań, które są siłą rzeczy bardzo nowoczesne. Mam tutaj na myśli i wyświetlacz LCD, który zawiera sporo funkcji łącznie z informacją na temat biegu. Mamy do szpiku kości nowoczesną jednostkę napędową, która jest obsługiwana w pełni elektronicznie. Tutaj nie musicie się, tak jak w starych cruiserach, bawić gaźnikiem, nie musicie bawić się ssaniem, nie musicie myśleć o tym, czy ten motocykl będzie trzymał obroty, czy nie będzie ich trzymał. Wszystko tutaj jest sterowane w sposób jak najbardziej nowoczesny i silnik jest kompletnie bezobsługowy. Z drugiej strony mamy klasyczne nawiązania do układu wydechowego, który może się podobać, może się nie podobać, ale on też nawiązuje do tego, że mamy tutaj dwucylindrowy silnik. Miłym, nowoczesnym akcentem są aluminiowe koła, które zapewniają Wam raz, że dostęp i możliwość wykorzystania najlepszych opon, jakie w tej chwili są na rynku, bo ja osobiście uważam, że 17-calowe felgi, takie jakie tutaj zostały zastosowane, dają największą gamę wyboru, jeżeli chodzi o opony, bo możecie założyć sobie opony bardzo przyczepne, de facto sportowe, ale możecie sobie założyć opony również w tym wymiarze turystycznym, które pozwolą Wam na uzyskanie dużych przebiegów. Z pewnością na tym motocyklu można zainstalować dodatkowy osprzęt, taki jak chociażby nawigację. Miłym, współczesnym dodatkiem jest to, że motocykl wyposażony jest w układ ABS. On w tym przypadku, powiedziałbym, że jest raczej niezbędny, dlatego że mamy mocne zaciski, ale tarcze hamulcowe są dosyć małe, bo mają 280 mm i w związku z tym tutaj nie ma takiej bardzo aptekarskiej precyzji sterowania. Ucieszy Was z pewnością 21-litrowy zbiornik. Ten motocykl pali absurdalnie małe ilości paliwa, w związku z tym zasięg, który można wygenerować na jednym baku, pozwoli na dłuższą wycieczkę, chociaż i tak obstawiam, że będziecie chcieli wcześniej z tego motocykla zsiąść i dać odpocząć najniższej części pleców, bo siodło jest takie typowo cruiserowe, czyli małe i twarde. Jak podsumować
czas spędzony z Benelli 502C. Na pewno jest to motocykl, który przedstawia sobą ciekawą ofertę, szczególnie dla osób, które nie chcą wykładać na swój nowy motocykl furmanki pieniędzy. Ten konkretny egzemplarz kosztuje mniej niż 28 tysięcy nowy i powiedzmy sobie szczerze, w obecnych realiach jest to bardzo dobra cena, a jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co prezentuje sobą motocykl, ta cena jest wręcz znakomita, ponieważ dostajemy kawał motocykla, który nie tylko prezentuje bardzo dobry poziom wykonania, ale także oferuje Wam osiągi, które nie będą sprawiały, że będziecie czuli się jak posiadacz małego motocykla. Ten mały motocykl, który mógłby zostać odebrany przez pryzmat pojemności, wcale nie jest mały. Tutaj jest dostatecznie dużo miejsca, żeby zmieścił się duży kierowca i żeby zmieścił się również pasażer, chociaż powiedzmy sobie szczerze, nie będzie ten pasażer, a bardziej pasażerka, mieć specjalnie dużo komfortu z uwagi i na ilość miejsca, i na samą konstrukcję siodła. Natomiast z pewnością nie kupuje się takiego motocykla, żeby jeździć nim codziennie do pracy. Jest tutaj zdecydowanie więcej rozwiązań. Pewnie gdybyście chcieli kupić sobie motocykl do jeżdżenia na co dzień do biura, to wybralibyście 502, ale w wersji Adventure, który sprawdzi się zdecydowanie lepiej w wielu zastosowaniach. Natomiast 502C będzie z pewnością miłym kompanem do tego, żeby pojeździć sobie motocyklem w weekendy, pojeździć sobie rekreacyjnie i zaznać przyjemności z jazdy klasycznym cruiserem, którym 502C z pewnością jest. Motocykl jest nowy na polskim rynku, nie jest specjalnie znany, tym bardziej zachęcam Was do tego, żeby udać się do dealera Benelli, spróbować się przysiąść do tego motocykla i złapać własne doświadczenie z jazdy tym sprzętem, bo przekonany jestem, że nie będzie to dla Was zmarnowany czas.